Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, witam Ciebie Magda i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Witam, cieszę się za zaproszenie. Spotykamy się, żeby porozmawiać o Twoich doświadczeniach ze Szkoły Ajurwedy z części pierwszej. Powiedz proszę na początek, czym się zajmujesz, jak wygląda Twoje życie, bo myślę, że to jest ważne tło dla tej decyzji właśnie przystąpienia do szkoły. Znaczy moje życie zawodowe nie jest związane w ogóle z Ajurwedą. Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dorosłych praktycznie już dzieci, córek, 20 i 19 lat. Zawodowo jestem związana zupełnie z czymś innym, z handlem. I tak naprawdę do Ajurwedy przyciągnęły mnie moje problemy zdrowotne. W pewnym momencie życia poczułam, że to nie jestem ja, taka jaka się stałam. Pewnie głównie przez nadmiar obowiązków i próbę połączenia pracy zawodowej z prowadzeniem domu, założeniem dzieci, ogarnianiem wszystkiego tego, co prywatnie robię. Dodatkowo utrudniało to moja taka nieumiejętność, teraz już to wiem, kiedyś nie, nieumiejętność proszenia o pomoc innych ludzi, w związku z czym wydawało mi się zawsze, że ze wszystkim sobie świetnie poradzę. I niestety okazało się, że nie, ponieważ zaczęłam mieć coraz więcej problemów zdrowotnych. No i zaczęłam szukać pomocy. A ponieważ trafiłam na cudowne kobiety w swoim życiu, które gdzieś pokierowały mnie i dały mi sygnał, no żeby jednak się rozwijać sama siebie i wewnętrznie, i właśnie poszukując pomocy w swoich zdrowotnych problemach, no to trafiłam na Ajurwedę i zaczęłam zgłębiać temat. Zaczęła się przygoda akurat z Tobą, Marysiu, od 12 webinarów, które zaprowadziły mnie rok temu do kursu Rok z Ajurwedą. No i potem w miarę rozwijania pasji i zainteresowania trafiłam do szkoły Ajurwedy. Pamiętasz ten moment, w którym się decydowałaś, właśnie będąc jeszcze w roku z Ajurwedą, prawda? Bo to był zeszły rok, ty byłaś w tym kursie, byłaś w takim swoim procesie właśnie zmian nawyków i tych przyzwyczajeń, które miałaś i ciekawa jestem, czy pamiętasz ten moment właśnie decyzji, że jednak głębiej chcesz jeszcze w to wejść. Znaczy, to nie był jeden moment, tak naprawdę to się rozwijało przez jakiś dłuższy czas. Chciałam już do tej szkoły z Ajurwedą dołączyć zupełnie na początku tego roku z Ajurwedą, ale no nie był to moment taki też zawodowo dla mnie, który mogłabym przeznaczyć czas, no trochę więcej czasu jednak na to przedsięwzięcie, więc no to się rozwijało, aż w końcu podjęłam taką decyzję, że chcę po prostu w to wejść i a jak już wchodzę, no to staram się robić to tak od A do Z. No i jakie teraz masz odczucia po kursie? Skończył się dosłownie, dzisiaj jest poniedziałek, a skończyłyśmy w sobotę, czyli 2 dni temu. Jak się czujesz teraz po tej 5-miesięcznej podróży? Na pewno dużo mi się poukładało z tej wiedzy, którą miałam chaotyczną, bo no, oglądając chociażby webinary, które dotykają przeróżnych tematów, no to ta wiedza jest taka bardzo szeroka i bardzo chaotyczna. Dla mnie przynajmniej na początku tak było. Teraz przynajmniej te podstawy czuję, że mam dużo bardziej poukładane i coraz bardziej obserwuję tą Ajurwedę w ludziach chociażby, bo obserwując czy rozmawiając z różnymi osobami, to mam takie typowy kafanos, albo typowe włosy, albo sposób mówienia. Także no, zaczynam to stosować w takiej codziennej obserwacji i swojej rodziny, i osób zewnętrznych, dalszych. Też pamiętam, jak się widziałyśmy ostatnio, to mówiłaś właśnie o tym, że rekrutujesz pracownika do swojej firmy i że nawet w tym momencie ta wiedza ajurwedyjska Ci pomogła. Tak, to znaczy no, obserwuję właśnie tak naprawdę w takim procesie, jakie ta osoba ma tak naturalne predyspozycje swoje. Mimo tego nawet czasami, co mówi, jak chce się pokazać, no to już więcej możemy zaobserwować sami.
to jest mega narzędzie, prawda? Tak. Znaczy ja przystąpiłam do szkoły z ajurwedą bardziej nie pod kątem zawodowym, tylko bardziej dla siebie i swojej rodziny. Aczkolwiek no, mam gdzieś tą taką otwartość, że zobaczymy, jak to się rozwinie u mnie. Cieszę się, że o tym mówisz, bo ja widzę dużą wartość w tym właśnie, żeby zrobić to na początek dla siebie i dla swojej rodziny. I mam kilka takich klientek, które z taką intencją zaczynały kurs i nigdy nie miały innego pomysłu na tą ajurwedę. A potem z czasem przyszedł jakiś pomysł, który był dla nich bardzo zaskakujący, który im umożliwił korzystanie z ajurwedy właśnie też dla szerszego grona niż tylko ci najbliżsi. No tak. Tak, ja myślę, że to jest taka otwartość też na to, co przyniesie nam życie tak naprawdę po drodze, bo dla mnie taki rozwój swój, własny, duchowy, osobisty, widzę, że otwiera też moją taką otwartość na ludzi, przyciągam ludzi, którzy po prostu się rozwijają również i są tak samo otwarci. I też to jest takie niesamowite wsparcie właśnie. Tak, no. Tak. Otaczasz się tymi, którzy tak jak ty dążą do tego, żeby lepiej siebie poznać. Jak się widziałyśmy ostatnio, to też o tym mówiłaś i myślę, że to tak jest, to jest wątek, który wiele dziewczyn czuje, że w końcu mają czas, żeby zająć się sobą. Już nie rodziną, bo te dzieciaki już podrosły, tak, już nie tak bardzo firmą, bo ona się jakoś tam kręci, tylko po prostu sobą, tym, kim ja jestem, jakie mam potrzeby, co mnie cieszy w życiu. Tak, no ja właśnie w takim momencie wypalenia, przemęczenia tak naprawdę nie potrafiłam sobie sama odpowiedzieć na pytanie właściwie, czego ja chcę i co ja lubię. No i też z tego względu zaczęłam po prostu bardziej siebie na nowo jak gdyby odkrywać. Chciałabym Cię zapytać jeszcze o te spotkania w szkole ajurwedy i w ogóle o tą okazję, żeby się spotkać z innymi osobami, bo wiem, że w roku z ajurwedą wybrałaś też opcję ze wsparciem i że to wsparcie jest dla Ciebie bardzo istotne, bo bez niego pewne rzeczy po prostu się rozłażą. Tak. Znaczy takie wsparcie na pewno daje takie ugruntowanie w kursie. Ja akurat skorzystam w roku z ajurwedą ze wsparcia Renaty Caron. I no, odbyłyśmy kilka takich fajnych rozmów, które może niekoniecznie dotyczyły tylko materiału, który miałyśmy do przepracowania w roku z ajurwedą, do przemyślenia, tylko takich rozmów na temat no, swoich jakichś dylematów i życiowych. I także to mi na pewno bardzo pomogło. A nasze spotkania kursowe, no to już jest w ogóle takie regularne przypominanie, żeby dążyć w tym kierunku, że to jest właściwa droga i to bardzo pomaga, bo pamiętam, jak mieliśmy przerwę tą świąteczną, miesięczną, no to gdzieś oczywiście każdy odkłada to ze względu na pracę nad kursem, ze względu na obowiązki, które w tym miesiącu się nawarstwiają, ale faktycznie takie spotkanie bardzo pomaga no, wrócić do pracy, do takiego poczucia, że no, robię to faktycznie, bo chcę. Wiesz co, tak pomyślałam, że zapytam Cię też o to, bo czasem mnie pytają klientki, czy rok z ajurwedą i to jest jakby to samo, co szkoła ajurwedy, czy to są jakieś te kursy się jakoś pokrywają. Myślę, że Ty masz swoją odpowiedź na to pytanie, bo byłaś w obu tych kursach. Jak Ty to widzisz? Znaczy na pewno się nie pokrywają, ale na pewno rok z ajurwedą, przynajmniej w moim przypadku, bardzo ułatwia pracę w szkole z ajurwedą. Wiedza, którą wynosimy z roku z ajurwedą, bardzo przydaje się w pracy nad zadaniami w szkole z ajurwedą. Po prostu wskazówki, nawet same, które przepracowałyśmy na swoim własnym doświadczeniu, bardzo ułatwiają wykonywanie pewnych zadań. Ja też to widzę bardzo mocno u Ciebie i u kilku dziewczyn, że właśnie jak się zaczyna od siebie i od tej pracy ze swoimi nawykami, z nawykami swojej rodziny, to później te zalecenia dawane innym osobom mają inną moc. Tam za tym idzie nie tylko wiedza o tym, że to działa, ale też Twoje doświadczenie w
właśnie o tym, że to działa, albo kiedy nie działa, kiedy działa bardziej, jak działa w grudniu, a jak działa w maju, bo to też zupełnie inne miesiące, inne życie w tych miesiącach. To na pewno i dodatkowo jeszcze potrafimy też trochę bardziej pracować nad sobą w takich gorszych momentach, bo ja dość dużo miałam na początku pracy z Ayurvedą, no mam pewnie do dzisiaj trochę, ale nadmiaru waty, która powoduje różnego rodzaju taką niepewność i lęki. Tu na pewno rok z Ayurvedą ułatwił mi pracę nad sobą w takich momentach, żeby się jednak nie poddać przy najbliższej słabości po drodze. Co dla Ciebie najważniejszego po tym doświadczeniu, po tych 5 miesiącach? No, wartość, to umiejętność pracy nad swoimi słabościami, to też takie ugruntowanie w tym, że jednak nadal to robić. I takie poczucie własnej trochę większej wartości i pewności w tym, na pewno. Dzięki. Chciałabym Cię na koniec jeszcze... No, wszystkie właśnie te słowa, które też gdzieś po drodze wsparcia właśnie, że mam tak naprawdę dużo możliwości rozwoju dalszego. To jest dla mnie bardzo cenne. Myślę, że jest właśnie wiele kobiet w takim momencie, w którym już nie muszą, a teraz mogą i czasem nie wiedzą, za co się zabrać, no nie? Od czego zacząć, to tych możliwości jest aż tak dużo, że nie wiadomo, która jest ta właściwa. A myślę, że Ayurveda pomaga też zrozumieć, która jest ta właściwa i czasem Ayurveda nie staje się tym punktem docelowym, tylko tym, co pomaga podróżować w stronę tego swojego właściwego miejsca. Tak, tak. No, przede wszystkim dla mnie cenny jest ten proces właśnie, który się dzieje cały czas, bo to jest jakaś tam długoterminowa podróż na pewno. Co byś powiedziała, Magda, tej dziewczynie, tej kobiecie, która słucha tego nagrania i może szuka tutaj odpowiedzi na to pytanie, które w sobie nosi, czy teraz, czy nie teraz, czy czekać, czy będzie coś tam, czy nie będzie? Co byś jej powiedziała ze swojego doświadczenia? Na pewno, że warto. Warto podjąć ten trud. Ja też miałam taki wewnętrzny, na początku podejmując tą decyzję, lęk. A może po co mi to, może nie warto, na pewno to jakiś wysiłek, trzeba się zadeklarować, trzeba będzie robić zadania, z których się trzeba będzie rozliczać. Ale to no, na pewno to mobilizuje. Mobilizuje taka forma kursu właśnie regularnych spotkań, regularnych zadań praktycznych, które trzeba wykonywać. Jest to zupełnie inna forma pracy niż materiał taki jak w Rocks Ayurvedo chociażby, który po prostu się samemu odsłuchuje i samemu się pracuje. I to, co powiedziałaś mi gdzieś też na końcu, podsumowując moją pracę, żeby praktykować teraz, bo pracować samemu w ciszy nad różnymi materiałami można. Tylko ważne jest przełożenie tego na praktykę. Dzięki. Także zachęcam z całego serca wszystkich potencjalnych, zastanawiających się. Wiem, że jest trudno podjąć taką decyzję, ale warto. Dzięki za szczerość. Ja też czuję trud tej decyzji, bo pamiętam już, abstrahując od tego, że pamiętam niemalże wszystkie dziewczyny, które się zdecydowały, jak to się u nich działo, to też pamiętam swój moment, kiedy ja się decydowałam na kurs Ayurvedy i kiedy się okazało, że no właśnie, to jest duże przedsięwzięcie, a jak już w końcu się udało i dolecieliśmy do Indii, już byliśmy na tym kursie, to pierwsza rozmowa z naszą nauczycielką Ayurvedy i okazało się, że musimy wziąć udział jeszcze i ja, i Michał w drugim kursie, który kosztował drugie tyle i nagle mieliśmy taki właśnie, że to może się wycofać, to może zwiać i w ogóle zapomnieć o tym pomyśle, po prostu pić lassi i jeść tam tali w Indiach i wrócić, jak gdyby nigdy nic. Także też rezonują ze mną te uczucia niepewności, lęku, niepokoju, takiej też ekscytacji, która czasem utrudnia oddychanie. Dobrze pamiętam ten moment, bo to jest ważna życiowa decyzja. Myślę, że niezależnie od tego, co się dalej z tego ułoży, czy zawód, czy nie zawód, to jest to jakaś ważna
życiowa zmiana. Tak, ale na pewno podejmowałam decyzję o szkole z Ayurvedy, nastawienie, że to będzie mój zawód, bo czułam taką potrzebę gdzieś zmiany w swoim życiu. I powiem szczerze, taka presja nie ułatwia, bo to jest nadmierna presja. Chcemy po prostu zbyt bardzo, a na ten moment zmieniam zupełnie podejście. Po prostu jest to jakiś proces, długi proces i zobaczymy, dokąd mnie to doprowadzi. Robię to z dużo, dużo większym spokojem i luzem. I super. Myślę, że to bardzo ułatwia. Super, dzięki. To takie wartościowe, bo ja też jestem zdania, że ta presja nie ułatwia i ta presja też nie, naprawdę nie, jakby nie jestem w stanie też dać jakiejś takiej jednoznacznej obietnicy, jak będzie, bo nie wiem, jak będzie. A ten element właśnie spokoju, luzu i pokory jest ważny, żeby też później dobrze tą ajurwedę praktykować i też to pomaga w rozwijaniu się nawet w tym aspekcie zawodowym. Właśnie takie nastawienie, że zobaczymy, jak to się rozwinie, jak to się wykształci, co z tego wyrośnie. Ja też zapisując się na swój kurs nie miałam pojęcia, gdzie mnie to doprowadzi. Mhm. No i jestem. Tak, zgadza się. Dziękuję Ci bardzo, życzę wszystkiego dobrego i życzę odkrywania siebie w tym pięknym czasie, w którym jesteś. No i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję, polecam. Dzięki, pa. Dzięki, pa.